Cześć ludzie, witamy w kolejnym odcinku ze Scrapa i dawno tego Scrapa nie było, zwłaszcza z nami dwoma, czyli za mną i Furmanem. Cześć. Dokładnie, Furman. Witam. Myślę, ja się zatrzymałem na etapie domu, który lata. Dokładnie, tak. I to było bardzo, bardzo dawno temu. Ostatnio ja próbowałem coś tam ponagrywać tego Scrapa u siebie, ale powiedziałem, że kolejny film pojawi się z Furmanem, no i minął, nie wiem, miesiąc, dwa i w końcu... I w końcu jesteśmy, udało się. Yeah. I czekaj, chcesz wytłumaczyć zasady tej naszej serii, czy ja mam wytłumaczyć? Znaczy ja mogę wytłumaczyć z tego, co ja rozumiem. No dobra, bo to ja tłumaczyłem Furmanowi. Zapowiada się fajnie, że tak. Będziemy, jakiś tematyczny temat sobie wybierzemy na odcinek i będziemy spróbowali... Piszcie w komentarzach. Dokładnie, o, tematy. To jest dobry plan, piszcie w komentarzach tematy. I będziemy we dwójkę budować jedną rzecz na wspólnie. Na początku. Na początku, no dobra. No, bo musimy się jakby rozgrzać, dokładnie. Poznać te wszystkie mechanizmy później osobno. No i potem porównamy nasz twór z takim samym z workshopa. A ty masz dzisiejszego odcinka jest... Robot. Humanoidalny robot. Humanoidalny robot. Tak, bo może być piesek robot na przykład. Albo mam nadzieję, że wam jeszcze się podoba. Podoba właśnie taki pomysł na serię, bo nie chcieliśmy po prostu robić kolejnego pokazywania rzeczy z workshopa, tylko chcieliśmy też pobudować. Tak? Tak, mieliśmy plan, dokładnie. No, taki dokładnie był plan. Czekaj, mogę coś zbudować? Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, żebyś... Ale z drewna, ziomek, z drewna nas nie utrzymie. Możesz mi zaufać, nie kończyłem architektury. O, czekaj, bo to wiesz co, pod tekstury trochę wlatuje. No i zasady są takie, że budujemy na początku razem, bo no niestety wiecie, jeżeli się dość długo nie grało, no to się zapomniało nawet tych podstaw. Dokładnie. Są oczywiście mody do Scrapa, ale ja tego na razie nie wygrywałem, bo... Ogarnijmy podstawkę, a potem będziemy się martwić o mody. Dokładnie tak. I w sumie to będzie można nazwać takie pro versus noob w Scrapie, bo my będziemy tymi noobami, a ludzie z workshopa będą prosami. Ej, to dobre to! No właśnie tak sobie ja to wymyśliłem. I patrzcie, to tu jest bystrzaka, no patrzcie, to jest bystrzak. No patrzcie, jaki bystrzaczek. Jaki bystrzak! Ja postawię pierwszą rzecz. I z czego robimy w ogóle tego robota? No z metalu, nie? Z metalu, ale wiesz, metal będzie ciężki. Chciałem coś innego powiedzieć, ale... A, rozumiem, coś pewnie... A, dobra. Ej, to czekaj, stopy trzeba zrobić z metalu. A może taki rurowy taki trochę? Bo tu są mała, krótka rura na przykład. Na przykład palce można by było mu zrobić z rur. Ma długa rura. Nie, dobra. Bo nie, bez przesady, no to są kwadraty. No właśnie. Czekaj, ja stworzę pierwsze... Proszę bardzo. A nie, to jest kamień. To jest kamień, zbóż to. Właśnie dlatego widzicie, tworzymy to razem, albo, a nie osobno. Albo skorzystajmy z gotowych komponentów, na przykład, czekaj, patrz, zróbmy stopę. A dobra, czyli od czego? Od stopy zaczynamy, tak? No zazwyczaj, nie powiedzmy, to jest stopa robota. A, i czekaj, i teraz, okej, okay. I z metalu, tak, tworzymy go? No powiedzmy, nie, to jest chyba całkiem dobry plan. No i patrz, uwaga, znaczy, powiesz mi, czy takie coś ci pasuje. Tutaj będzie... A podskoczyć, czy może zróbmy grubszą tą stopę? Jak podskoczyć? No bo stałeś na ten, czekaj. No i to usuń, jakbyś mógł, to może będzie chyba... Ha, nie to. A, dobra. O, dobra, spokojnie. Damy, o kurde. O, co, dziurawe, korniki przegryzły, kurde. Okej, podwójną taką stopę i teraz mogę to taką długą tą stopę? No słuchaj, to on będzie sięgał do sufitu. On będzie naprawdę ogromny. Robot wielgaz, taką nogę mu wtedy dać? Bo na przykład. Zobacz, jak to wygląda. Tylko ja nie wiem, czy on powinien mieć uginaną stopę, jak myślisz? A, że kolano powinien, czy powinien mieć? Nie, kolano, stopę, jak wiesz, jak tak sobie stopą w górę, w dół, aż poruszyłem pod stołem, że rzeczywiście tak poruszyłem. Poruszyłem nadgarstkiem, nie mam pojęcia dlaczego, tak jakoś, no, tak jakoś mi się po prostu skojarzyło. Ja nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Chwila, to budować po prostu do góry, czy chcesz jeszcze jakieś mu... A jak myślisz, bo czekaj, bo ja w sumie taki mam, nie wiem jaki plan na teraz, taki... taki po prostu plan. Nie, ja bym mu zrobił taką nogę i patrz, na przykład można by było zrobić tak, o teraz mniejsze. A, nie, tak nie, o. Nie. Dobra. To nie wygląda jak stopa robota. Jak to nie? Zobacz, jaka piękna stopa. O, i tu ma nogawkę, tak. Dobra, bo on w spodniach będzie ten robot. No dokładnie. Okej, A to malować można było, pamiętam to. No tak, bo weszły te rzeczy. Wiesz co, ja nie wiem, jaką ty masz wizję, dlatego to skasuję i po prostu ja będę robił do góry, okej? Okay? To z metalu. Co? Miotacz pyrek! No. Czekaj, taki damage'a robi, czekaj.
O, odpychasz mnie. Dobra. Tak, ale wiesz co, możesz niszczyć bloki na pewno. Tak? Jakieś tam drewniane, no i tak dalej. Także tutaj w ogóle roboty można wyposażać w końcu w broń. To jest fajne. Na modach? Bez modów to jest nawet. No, że te roboty będą mogły strzelać i tam rozwalać różne rzeczy. Ej, kłamstwo z tymi pyrowymi, nie mogę rozwalać także tego. Także jak będziemy chcieli zrobić walkę robotów, no to, czy tam skrapotikę. Skrapotika, tak. Tak, no, skrapotika. Robotika kiedyś leciała na tym, na Discovery Science. Czekaj, co ty mu zrobiłeś to? Poczekaj, bo to jest taki plan. Wezmę to. Idę, a chcesz to na tę platformę, to tutaj masz. Co? Tylko to kurde, nie tak miał być. Dobra, walić to. Nie, bo wiesz, tak wtedy będzie kwadratowo chodził, nie? Wiesz, co chodzi? Tak. Takie... No jak robot. A bez kitu, dobra. A czemu tutaj? Napęd stopowy, jest? Nie wiem, siadełko. Chwila, trzeba zrobić od razu, żebyśmy się zajęli ja jedną nogą i ty jedną nogą. W sumie potem będzie można trochę zespawać jakoś. No, jest coś takiego jak spawarka, wiesz? A jest coś takiego na pewno? Miotu no poczekaj. Jest na pewno podręcznik spawarka. Zespawaj swoje konstrukcje, wybierz spawarkę, kliknij lewym przyciskiem. Uwaga, próbuję spawać. Andrzej? Chyba to nie działa. Nie, ale bardziej mi chodziło o to, patrz. Tego tak nie połączysz. Że ja tutaj się dostanę teraz na górę, tylko potrzebuję twojej platformy. Postaw mi tutaj tą platformę. Twoją. Widzisz, działa to! Działa? No zaraz, dospawałem. A, no tylko tak wiesz, dospawałeś to tak jak... No, a poczekaj, jak debil. Zobaczmy tak, o czekaj, wezmę tu na przykład tą, no, jak to się nazywa? Uh-huh. A, ja widzę tam niebieskie takie. Nie te niebieskie, pomarańczowe. Ej, flotar. O, dobra, wiesz co, wyciszyłem się na tym, na TeamSpeak. No właśnie, tak mówię, na myszce. Neta mnie wywaliło. I czekaj, podłączę to do tego? A, to ale podłączyłeś tam, do niebieskiego, do góry. No, to tak miało być? Tak miało być. A z niebieskim, bo ty miałeś w ręku jakąś coś tam, coś innego. Łącznik dobra. Miałeś w ręku. I teraz patrz, jak się zrobi na przykład... Tak? A czemu to wywaliłeś? Ja chciałem coś pokazać. Dobra, już, proszę bardzo. Czekaj, to było tak? O, tak, prawie no. Tak. A, i on później będzie mógł jakby skręcać. A, dobra, ja wiem, co ty próbujesz zrobić. Ty to źle przyspawałeś znowu. Tak? Ja tego nie przyspawałem, ja to po prostu dałem o i nie. Tyle. Czemu to nie jest luźne? Oszukali dwóch mnie. Dwóch debili, gra w skrapa. Dokładnie. A, no, tak można to podsumować. A, chodzi ci, żeby to było luźniutkie. No, takie. Tak, no to musisz postawić tutaj, patrz. To się robi tak i patrz. I teraz bierzesz tak i to teraz będzie luźne. A, jak będzie z tego. No. Ech, amator. Po amator. Dobra, no to myślę, że można to tak zrobić chyba, nie? Że się zrobi taką... Ale to jest jakby, to jest, co to jest? Stopa. Znaczy to jest noga, rozumiem. Ale... Teraz zacznę robić drugą nogę. Aha. Ej, zobacz, palce zrobiłem. Jak ci się podobają palce? O Jezu, jakie palce. A gdzie jest przeciwstawny kciuk? Dobra, on będzie miał 6 palców. 6 palców? Okay. Jeden długi jeszcze. Dobra, i czekaj, ten jest dłuższy, nie? Ten drugi. Zależy u kogo, są różne rozstawy stóp, co? Patrz, to jest... Ty, tak. Czy to wygląda jak u człowieka? Wydaje mi się, że tak. To wygląda musisz to skopiować. Ty tak, musisz ja to wiemy, skopiować. To... Copy this shit. Dobra, wiesz co, ja sobie zbuduję... Kurde, muszę jakoś wejść na górę. No tak, musisz wejść. No, bo tu jakiś jetpack by się przydał albo coś takiego. Jetpack. A czekaj, to ma być w końcu? To? Na razie to usuń. Usuń! Tak. Usuń to. Czekaj, dobra. Ty masz raz, dwa, trzy bloki. Okej, ja muszę tak, żeby było to sama budowla, nie? Co, już mu kończyć te nogi? Dobra, no zobaczmy, co wyjdzie z tego. Okej, dobra, zobaczmy. Po prostu budujmy, dobra? Tak. Po prostu budujmy. No i nazwiemy tę serię, kurde, dwóch debili zabiera się za 3 kropki. No, w sumie... Multikukera. No, ale mówię, to dlatego wracamy sobie i budujemy, bo po prostu, no... No, chcemy wrócić sobie. Chcemy być mądrzy. Chcemy być mądrzy. Czekaj, jakbym zrobił mu z tego kolano, zobacz. Z takich rurek. Chociaż to by musiało być trochę większe w takim razie. Dobra, nieważne. Nie zadziała to tak jak się. No, to masz rację, czekaj. No. Panie, masz rację, nie słucham cię, mogę tak. Rób tak, tak. Tata, no mogę tak. Już łączymy te nogi, czy jak?
No zaraz można spróbować, tylko czekaj, ja to... Aha, jeszcze wyżej? Aha. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Starczysz jeszcze jedno? Czekaj. Starczy. Dobra, ale giry ty. No, ale masz girska. Ej, poczekaj, chyba coś mi się misklikło chyba. Tu jedno kolejko. A wiesz co, w międzyczasie zrobię palce. Dobra. Flotari. Mistrz palców, kurde. Mistrz palcy. Dobra, trzy. Tutaj będą... Ale kolanka. Tak, raz, a nie, to dwa. Nie jest kolanka w zasadzie, bo kolanka się powinna uginać jeszcze. Okej, okay, proszę bardzo, palce idealnie zrobione. Normalnie palce jak w... sam wiesz kim. Tak, tak, tak. Czekaj, ale trzy, jest za długi ten palec. I tu też trzy. Tak. Okej, okay, raz. Dobra. Spróbuj to teraz przyspawać. Dobra. Jezu, ten robot to skudnie wygląda. A. Ty patrz jak się obraca. Dobra. Ej, ta broń może dużo dawać fajnego potem. Wow. Czekaj, a ja już spróbuję zrobić takie coś z drewna. Pa, 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 pa. Zrobię takie... I spróbuj to przebić. Taki okay. O nie! Zwykł! Budowlańcy, profesjonaliści. Panie kierowniku. Czekaj, ja to postawię. Proszę bardzo. O, ej, bym ciszy jest? Jest chyba równo. O tak! To jest specjalny robot, okej? Okay? To czekaj, to jest bardzo specjalny. Ja jemu trzeba dać jakąś protezę. A. Czekaj, bo... Ty dałeś? Nie. Ja dałem. A nie, o jeden blok, przepraszam. Jeden blok. No, jeden blok i zobaczycie, że będzie idealny po prostu. On, bo on miał wypadek na tym. Patrzcie, widzicie? O, tylko teraz ma większą stopę. Znaczy wyższą. Ty serio mu kciuk dałeś? To jest specjalny robot, rozumiem. A, dobra. On na rękach chodzi tak naprawdę. Tak, 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 tak. Jak widzicie, tutaj się nie nauczycie budować. Dokładnie. Tej serii. Mam nadzieję, że się nie nauczycie, bo jak będziecie tak budować w przyszłości, to... O, to będzie ciężko. Czekaj, i dobra. Tak, mam wrażenie... Robot skończony chyba. Mam wrażenie, że jednak jego masa będzie za duża. Trzeba mu go obciążyć czymś. Ale chwila, jak to chcemy później włączyć? Jaki człowiek zbudowany? Aha, dobra. No ma zbudowany. Oczy, buzię i takie... Czekaj, inne o, takie, tutaj, takie. Tutaj no weź, przestań! To dzieci oglądają, Jezus! Ale to nawet nie wiesz, co to było. No a, ja... dobra, ty sobie pomyślałeś o takiej rzeczy. Nie, 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 to chodziło mi o takie działko specjalne, wiesz? Ale oczywiście. Ale przepraszam, co ty teraz robisz? Ja osuwam mu ten narząd. Aha, dobra, czy tam przyrząd. To chwila, jak to teraz połączyć? Po prostu do góry to robić wszystko? No czy taką, tutaj, takie, tylko w tym? Takie ciałko, nie? Nie, nie, tylko w tym, dokładnie. Okej. Okay. Tylko to ktoś musi postawić na tym. A, dobra, to ja to postawię na platformie, poczekaj. Okej. Okay. I kurde, tak żeby się to zmieściło tutaj. Chwila, postawię tutaj i postawię jeszcze raz. Nie no, to ma stać cały czas. Nie, no dobra, ale chodziło mi, żebyś okay. miał lepszy ten dostęp. I czekaj, wezmę ci nawet zrobię podwyższenie. Ej, dzięki. Trochę. Dzięki, ziomek. Dzięki, ziomek. Będzie, że wygląda to prawie, no, jak gówno. O, oh, fuck. Naprawdę? Spadłeś? No, czekaj. Obniż sobie strzałkami się obniża windy. A to ty moją obniżyłeś, nie? Nie, no, ja swoją obniżyłem. Myślałem, tylko. Że nie... A, bo to ty podwyższyłeś, jejuś. Hyc. Nie. Hyc. Dobra, niżej i wyżej? Jeszcze niżej, jeszcze musisz. Dobra, tak? Panie okay. kierowniku, fuck! Panie... Jezu, tu się nie chodzi z shiftem, no. No, nie chodzi. Ojoj, podnieś się, bo wpadłem w paluchy. Dobra. Dzięki. Te paluchy takie. Specjalne oj. Paluchy. Nie, ale piękny to jest design paluchów. Nie, no piękny. Mi się bardzo podoba. Ej, a w ogóle jaki sobie limit czasowy dajemy na takie budowle? O właśnie, kurde. Ty my już 15 minut to robimy, tak. Czaisz? No powiedzmy, że z 10 minut przywitania było, 3 rozmawialiśmy tak, o, więc od minuty to robimy w zasadzie. No, to dopiero zaczęliśmy to robić. To jest plan. Okej, okay, aha, chcesz tak to połączyć? Mogę tutaj? Ale to w takim razie po co to było na dole łączone? Żeby od tego się... Właśnie. No to stań sobie obok na nodze po prostu. No widzę. No windą wejdź. Ej, no, czemu zniszczyłeś?
Jezu. Wątpen. On jest wszystko zniszczone. Dobra, proszę, wejdź sobie. Dobra. Czekaj, to ja wejdę z sobą. To wejdź na nogę i obniż mi windę. Dobra. Oj, daj mi. Daj mi. Proszę. Daj, proszę. O, piętro. Dobra, dziękuję. Piarty. Teraz poproszę na drugie piętro. Ding o, dziękuję. Dong. Dobra, i teraz tak. Ja bym w ogóle go pokolorował. Znaczy, no dobra, jest jeszcze może nie. Koniec robota jest? Nie, to jest dopiero początek. Jest a w ogóle początek. On będzie miał takie ogromne stopy, a tu obstawiam, że będzie miał malusieńki. No bo to jest wielka gira. A czemu? Tutaj. Aha. To dobra, jest talia, nie? Być. Talia osy okay. Ma być. Dobra. Ty kurde. Szybszy. Speedy Gonzi jesteś. I czekaj, czy już powinien. Ja zobaczę, jak to wygląda w ogóle z dołu, okej? Okay? Wow. Fajnie wygląda z tobą. No fajnie. Wiesz co, on jest chyba taki zachudziutki trochę. Czycia gimnazjum, fajnie. No. Wiesz co, ja bym mu... O właśnie, dobrze robisz. To chciałem mu zrobić, żeby go tak rozszerzyć tutaj trochę. No, w klatce piersiowej. Płatne rozszerzenie to jest. No, dokładnie. I to będzie wtedy fajniej wyglądało, tak mi się zdaje. Ja czekaj, go pokoloruję, żeby nie było, że nic nie robię kompletnie. Znaczy pokoloruję mu na przykład paznokcie. Czekaj, ja bym go postawił na nogi. Zobaczymy, jak to się kolor zmieniało? Pamiętasz? Nie. O, patrz, trzyma mu się to. Super. Czekaj, dobra, jeszcze raz musisz. A to ty zniszczyłeś, czy ja? Ja. A, dobra, okej, myślałem, że to ja zniszczyłem. Także przepraszam. Czekaj, teraz... Nie. Podstawy łączenia. Wiesz co, ja mi się dobra. Tak ogólnie zdaje, że powinniśmy... No. Sobie jakiś plan na to wcześniej ogarnąć. No tak, powinniśmy. Ale spokojnie, to jest wiesz. Nie, no był plan, że budujemy robota. Plan rozgrzewkowy. No mówię, pamiętajcie, fuck! Że to jest rozgrzewka tutaj. Sobie przypominamy jakby zasady tutaj działania, bo mówię, nie chcieliśmy pokazywać po prostu z workshopa, tylko chcieliśmy też pobudować. Co ty zrobiłeś? Co się dzieje? Pamiętasz, że graliśmy kiedyś w piłkę nożną? Tak, pamiętam. No to też będzie można to zrobić, nie? Zabawy. Zabawa. Dobra, fan. Co? Weź postaw windę. No tylko, że ona właśnie nie sięga do góry, to jest ten problem. A. Czekaj. Ja to sprawdzę. No flotar! No nie mogę na tą windę wejść. Dobra, teraz. To czekaj, ci zwiększę platformę. Dobra, teraz już będziesz musiał dosiąść. Dobra. A, bo ty chcesz na samą... I chwila, ja to zrobię, patrz. Tutaj. Okej. Okay. Dobra, ja mogę budować sobie dalej. I dobra, ja bym go zrobił takiego. Czekaj, trochę... ja bym przetestował napęd na tym motoru. Jaki napęd? No właśnie, trzeba najpierw go zrobić. No to z drugiej strony postaw na 2. 2 i 4. Albo o, tu napędzik będzie dobry. Weź mi postaw, znaczy windę daj. Okej. Okay. Sobie wejdę tam do ciebie. O, dobra, do góry. Wyjście z budynku, kurde! Jeszcze raz poproszę. Fleter! No, ale ja spadam z jakiegoś powodu. No! Ej, jest... a postaw swoją może? No nie mogę postawić, bo wtedy moja będzie rozwalona. Ale nie musi być teraz już. A, dobra, okej. Okay. Kurde, tak mogła być. Kurde, tak miało być. Dobra, okej, okay, no to ja swoją windę. Okej, okay, silnik elektryczny czy spalinowy tryb mocniejszy? Chyba spalinowy. Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. A i teraz trzeba go połączyć jakoś. Co? A, silniki, okej. Okay. Aha, i on się ma tutaj ruszać. To się nie uda. To się nie niestety, uda. Niestety, to się nie uda. Poczekaj, zatrzymy. Dobra, ja wezmę mu, zrobię tak. Mogę mu zacząć robić tego, ręce? No myślę, że możesz. Dobra, dzięki. Chyba trzeba wywalić silnik na maksa. Silniki, wszystkie silniki na maksa. Bo one takie były, wiesz. Wolniutkie. No, bardzo wolniutkie były. I teraz jest, trzeba pozrobić pierwsze kroki. Jest wystawiony z tego? Tak, jest. O, panie. On ale chyba... to połączyłeś ze sobą? A, połączyłeś. On chyba nie zrobi pierwszych kroków. Ja wiem dlaczego. Czemu? Palce? Czy jest za ciężki? Nie. Zblokowałem go chyba tutaj. Okej. Okay. Dobra, uwaga. Czy nasz robot zrobi pierwszy krok zaraz? O Boziu, zaraz zrobi pierwszy krok, ale...
Oj! Przykut zrobi. Ty, on się... Uwaga! To jest robot kłaniający. Ty, to jest Transformers. On powinien się teraz transformować. Dokładnie. Ale no, wygląda... W bakłażana, kurczę, się teraz transformuje. Ten robot wygląda bardzo specyficznie. Ojojojoj! No, bardzo specyficzny. A, i teraz w drugą stronę będzie mógł się wyprostować. Chyba za mały ciąg, kurczę. Jeszcze musisz więcej. A, bo więcej to na przycisk. Więcej silników. No, więcej silników. Ale da się im moc zwiększyć z tego, co pamiętam. Tak, da się. Gdzie a, bo tu nie ma żadnych przycisków ani nic. No, a tu jest przycisk, okej, okay, dobra. No. Pyk. I tu się da przycisk. Czekaj, panie kapitanie, ej, co jest? Aha, usunąłem, dobra. Jezuś. Uwaga, jestem gotowy do drogi. Poczekaj, muszę odłączyć. Okej, okay, chyba nie. Proszę. O, dobra. A, zwiększam moc. Okej, okay, zwiększaj, czekam. O. Kurde, muszę suśni więcej dołożyć. Jeszcze więcej silników. Dobra, trochę. Trochę wypierdzieli poza skalę, ale damy radę. Słuchaj, to będzie element jego pancerza, tego robota. O, podnosi się. On wstaje. Ła! Go zgięło. Floter, wyłącz to. O, dobra, czekaj. Weź to wyłącz. Weź to wyłącz, czy ci powiem. Okej, okay, dobra, już. Już wyłączony. Wstawa, no, wstawa i szkoda dnia. O, piękny robot, powiem tak. Patrz jak działa, patrz jak działa. Okej. Okay. Czyli, na początku, znaczy na razie, wiesz co, może też z drugiej strony rzuciliśmy sobie za duży poziom na sam początek. Wiesz, też zrobić tak działającego się... robota. Nie, powinniśmy zacząć od samochodu. Na przykład postawmy dwa klocki, o. To by było no, spoko. No, to właśnie by było idealne. Guten Tag! Robot kłaniający. Guten Tag! Czekaj, jakby mu... Oh fuck! Aż mu nogi wyleciały. Ja bym tak zrobił. Wiem, co trzeba zrobić. Co? Odchudzić mu nogi. Skrócić? No, skrócić. Czemu? Trzeba je skrócić. A. Ja mam inny pomysł. Ja bym mu dorobił ręce i zrobił mu głowę. Żeby był taki prowizoryczny bardzo. No, kończył sam szkielet i dopiero wtedy później kombinujesz z bebechami. No dobra. No, żeby on przypominał robota, nie? Bo na razie to wygląda jak dwie wielkie stopy. No i jakieś gówno. Andrzej Zleszna i dwie wieże, kurde. No, piękny ten robot. iRobot. Taki specyficzny bardzo. Czekaj, ja mogę go postawić. Mam go postawić na podnośniku? Czekaj. No postaw. Dobra. O, jest bokiem z jakiegoś powodu. Jest bokiem. Aha, i ty chcesz mu takie nóżki mu dać. No, taki robot, co dzień nóg pomijał. No, oj, pomijał. Pobijał, dobra, Jezu, tutaj pomijał. Taki był plan, żeby tutaj mu zrobić rękę. Tutaj rękę i tutaj głowę. Fajny plan. No on wygląda, wiesz co mi przypomina? E.T. Tak trochę. E.T.? A no tak. E.T. No, tego takiego robota. Oj. Czemu on ma takie ogromne stopy? O! Myślę, że zasada działania się nie zmieniła. No, Ej! Jak tam brzuszek padnął. To jest trochę jak dinozaur wygląda. No taki troszkę, wiesz, taki... Bardzo specjalny dinozaur, bym powiedział. Wiesz co, ja myślę, że trzeba mu zmienić silniki, że jedna noga w jedną, druga w drugą. A, tak. Też to będzie działało do pewnego momentu. Właśnie tego potrzebujemy. Patrz na to, jaką mu rękę zrobiłem zarąbistą. Ojej, gdzie jest jaka ręka i ty wygląda jak ten samolot, ty. Nie, to chyba nie jest robot. To chyba nie jest robot. To nawet nie stało obok robota. No jak to, nie zobacz jaki... Ludzie, ocencie w komentarzach naszego robota od 1 do 10, ale szczerze. Szczerze? Ja bym dał... Milion. 9. 9 na 10. Dobra, to ja myślę, że ostatnią rzeczą, którą zrobimy z naszym robotem, jest wysłanie go na misję ratunkową na Marsa. Tak, bo jest gotowy. Tylko głowę mu z czegoś zrób po prostu. To ty zrób głowę, a ja się zapytam. Weź tam na niego, weź. Jeszcze wyżej. Dobra. Jeszcze musisz. Jeszcze, czekaj. O, oj, panie. Oj. Dobra. Dobra, jestem. Robię mu głowę szybko. I to jest tak. Tak. Sorry.
Spadłem na dół, wiesz? Ciężko spaść do góry. No właśnie. Ale nie mogę teraz sam wejść przez ciebie. Kruci. Czekaj, bo ja mu robię ten napęd rakietowy na macha. Na marcha. Okej. Proszę, nie zrzucaj mnie teraz. No bła. A teraz? Nie. Zrobię mu tylko głowę. On będzie miał jedną rękę, bo miał wypadek. No w ogóle on dużo rzeczy miał chyba. No on, oj, przeszedł swoje. Tak. Przeszedł. Ale to jest nowy robot, żeby nie było, także... Tak, to jest... I on okay. jest zaprojektowany specjalnie z myślą o tym, żeby właśnie zwiedzać Marsa. I dlatego sobie z ziemskimi warunkami nie radzi. Ej, oczy mu dałem nawet, zobacz, oceń z daleka jego oczy. No, tylko Bóg może go oceniać. Ej, Flotar, pomóż mi zwiększać moc silników. Wszystkich. Co my zrobiliśmy? Dobra, już. Co to za abominacja? Okej. Okay. Co ty za słownictwo dajesz, ty? No nie wiem, no tak wygląda tragicznie. Abominacja, w Lola gra ostatnio. A nie wiem nawet. Tak tam mówili, abominacja. Albo co? Abomination. Abominacja. Nie. Taka nacja jest, wiesz. Abominacja, taka nacja. Dobra, wysyłamy go w kosmos i pokazujemy pięknego robota z workshopa. Ja przygotuję może, co? No, ty przygotuj, a ja już podłączę go. Dobra. I ludzie muszą ocenić, który jest lepszy. Nasz czy ten z workshopa? No jasne, że nasz. Okej. Okay. Ciekawe, ile możemy na raz podłączyć tych. Chyba było jakieś ograniczenie. Dobra, to taki... Wydaje mi się, że będzie wow. spoko. Lag był, tak, był. Tak, wczytałeś ten. Czy ja wiem, czy lepszy. Okej. Okay. Nasz miał chyba duszę taką. Ten to taki bez duszy robot. W ogóle, no co z tego, że jest ładny, jak pewno pusty w środku, głupi. No właśnie, a nasz? Nasz zrobiony z miłości był. Dokładnie. Ej, to jest wanna. Taki trochę kazirodczej miłości wyszedł taki mały potworek, ale... Żeby tylko mały. Ej, Furman, idę. Sata. Przyraciki informatyczne. Na robocie. Falun jest zarobisty. Zostaw tego brzydala. No dobra. Chodź najpierw do naszego. Okej. Jak go nazwiemy? Saszek. Ja jestem ze Staszkiem. Staszek? Staszek 3000. Dobra. Staszek, ratuj Zbigniewa. Leć. Mission failed. Stasiu, wyprostuj się. Jej, Stasiu, co ci się stało? Ej, ja chyba wiem, co mu się stało. Co? Jemu ten, się trzeba tu go zablokować jeszcze. Nie no, to jest tak. My zbudowaliśmy tego robota? Ktoś zbudował tego robota. Ładny, brzydki. Ładny, brzydki, oceń. No, nasz oczywiście ładny, nie? Pokazałem, że nasz jest o wiele ładniejszy. No i dajcie tak ma, nam takie tematy, takie idealne dla nas. Nie wiem. Zjeżdżalnia. Kurde, jakby tam postawić taką szpilkę na przykład. Bo on centralnie dubskiem leci. No tak, no bo jest, wiesz, specjalny robot. Na specjalne misje. Stasiu, no! Ale ej, wszystko byłoby dobrze, gdyby ten robot się nie nawalił. Gdyby Stasiu to ogarnął. Ej, to jest... Ej, to dobra, to walki robotów, zacznijmy, który no wygra. Dobra. Nasz Staszek? Czy tamten Staszek? Ojej! Aha, bo ty już go ustawiłeś, dobra. No, ty go dobrze ustawiłeś, dobra. Dawaj, wstaj do niego i... Let's fight! Znaczy, tak mi się wydaje, że będzie szedł. Let's fight! Staszek ma inną taktykę trochę. Wow, Stachu! Ej, ała! Stachu, uważaj! No. Stachu się złożył jak Transformers. No. A ten co? Jak się nie steruje? Pewno no dobrze, co? Ja nic nie robię, ja mam tutaj rączki, on sam chodzi. Stasiu się dojedzie jak trafi. No. Stasiu jest silny, ale mało finezji troszkę. Ja już sobie właśnie wyobrażam, ile gościu musiał robić tego robota. Weź sobie nim pojeździ. Proszę bardzo, ja ci go zostawię. Ja jeżdżę Staszkiem. Lepszym taki modelem. Breakdancer, a ten potrafi breakdance'ować? No nie, ten właśnie. Ten, zobaczcie, on się potrafi zginać, ma silniki, jest szybki. A ten? A ten co? Pod dwójką masz jakby poruszanie się tym robotem. Pod jedynką. A on sam chodzi sobie? Tak, on sam chodzi.
Ale wiesz co, ja mam jeszcze mnóstwo tych robotów niby, ale może je zostawimy na jakąś kolejną rundę, jeżeli kiedykolwiek będzie zbudowanie robota, bo jak widzicie, no nie wyszło nam to zbyt dobrze. Jesus Christ! Wolę Staszka, zobacz, ten to jest wariat, a nie. Dobra. Zobacz, jaki wariat. To trwa już pół godziny. Także wiecie, czego mniej więcej oczekiwać od tej serii. Raczej dokładnie. Nie skillowego budowania, ale jak zabawy, to nie? Po prostu. Ej, to dobra. Kto zbuduje takiego robota? Ten dostanie pistoletem pyrkowym w głowę. Ale czekaj. Jeszcze tylko chcę przetestować jedną rzecz, bo nie miałem szans tego przetestować. Chwila. Daj mi. Karton chcę postawić, wiesz? Taki dobra. Blok karton. Gdzie jest blok karton? Tu jest. Postawiłem go. Tak, i spróbuj z niego strzelić z tych pyrek. No właśnie, to można rozwalać, tak widzisz? No, bo to jest jakiś tam model zniszczeń, ale są też rakiety, żeby nie było. Jakieś tam bomby, rakiety i tak tutaj? Dalej. Tutaj? Ej, czekaj, tak, widzę coś. Aha, miotacz pyr, a to jest coś innego, jeszcze. To może jest z modów, wiesz, ale jest na 100%, bo ja pamiętam, wysadzałem sobie różne rzeczy. Ej. Tylko no, to jest na pewno z modów. Albo nie mogę po prostu tego znaleźć. Dobra, to co, żegnamy się z wami. Kolejny odcinek już niedługo. Jeżeli wam się podobało, ocencie film. I zapraszamy na nasze kanały. Link jest oczywiście w opisie. Także żegnamy oczywiście. Się, prawda? Tak, to ja może zacznę. Jeszcze tylko wysadzę tego brzydkiego robota. No wysadź go. To ja się żegnam. Na razie, brzydki robocie. I Staszek wygrał. Dziękujemy. Staszek wygrał. Pa!